W miniony weekend odbyła się kolejna edycja Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej, cyklicznej imprezy będącej prezentacją dokonań produkcyjnych i usługowych podmiotów gospodarczych Inowrocławia i regionu. W tym roku swoją ofertę w hali na Rąbinie prezentowało ponad 30 wystawców z miasta i najbliższego regionu. Można było podziwiać stoiska z kosmetykami, wędlinami czy przeróżnymi usługami. Tradycyjnie w ramach wystawy gospodarczej rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy produkt roku. O ten zaszczytny tytuł rywalizowało 13 produktów. Kapituła konkursowa najwyżej oceniła Inowrocławiankę, czyli naturalną wodę mineralną wydobywaną w naszym mieście przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Inowrocławianka zdobyła nagrodę także w kategorii najlepszy produkt spożywczy. To dla nas wielkie wyróżnienie, przyznał prezes spółki Stanisław Kowalewski. Ja bardzo serdecznie dziękuję, ale myślę, że ten sukces to przede wszystkim praca ludzi, którzy przyczynili się zarówno do uruchomienia tej produkcji, jak i do powolnego wdrażania w sprzedaży, cała praca, która polega na zdobywaniu nowych punktów sprzedaży, nowych punktów zbytu, nowych klientów. Cieszymy się, że jak do tej pory wszystkie opinie o naszej wodzie są pozytywne, bo jest ona rzeczywiście wodą o takim dosyć szczególnym charakterze, ma pewien lekki słonawy posmak, który jest na pierwszy rzut oka przede wszystkim wyczuwalny dla osób spożywających tą wodę i myślę, że jej inne zalety wynikające z wysokiej mineralizacji, z zawartości jodków naturalnych, co jest dosyć rzadkim przypadkiem wśród wód mineralnych, no stawiają w kategorii tych wód bardzo ciekawych smakowo i pod kątem, że tak powiem, wpływu na pracę organów wewnętrznych, zwłaszcza gastrycznych. Także myślę, że oprócz samego produktu jako wody, która stanowi no, napój na gorące dni szczególnie, to ma również taki pozytywny wpływ na nasz organizm. Drugie wyróżnienie otrzymało Biuro Szkoleniowo-Doradcze Kreator za prasłowiański gaj. Na wystawie nagrodzono m.in. szynkę gotowaną firmy Komrol, bajeczne desery pijalni wód palmiarni Inowrocławianka, a także pieczywo firmy Piekuś, Pakulsce and Walorek. Na przejeździe kolejowym na ulicy Magazynowej w Inowrocławiu doszło do zderzenia lokomotywy z samochodem. Nikt nie ucierpiał, gdyż akcja była zaplanowana i wyreżyserowana. Cała akcja zorganizowana została przez PKP PLK SA. Pokaz był częścią kampanii społecznej Bezpieczny przejazd, zatrzymaj się i żyj. Drezyna jadąca z prędkością około 20 km na godzinę uderzyła we wrak samochodu. W ten sposób PKP chce zwrócić uwagę na problem prawdziwych wypadków, do jakich dochodzi na przejazdach kolejowych w Polsce. Celem tej akcji, jak co roku, jest pokazanie wszystkim skutków ewentualnych wypadków, które mogą zdarzyć się na przejazdach kolejowych, jak również inscenizacja ta ma na celu zmniejszenie liczby wypadków, ma na celu pokazanie wszystkim tego, co może się zdarzyć, gdy w sposób nieprawidłowy, niebezpieczny będziemy przekraczać przejazdy kolejowo-drogowe. W całej akcji uczestniczyły służby ratownicze, w tym Państwowa Straż Pożarna w Inowrocławiu. Jeżeli chodzi o działania Straży Pożarnej, polegały one na początku, w pierwszej fazie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie zdarzenia pojazdów, żeby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu, jak również o zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ nastąpił wyciek płynów eksploatacyjnych. W dalszej fazie po dokładnym rozpoznaniu ustalono, ile osób poszkodowanych znajduje się w pojeździe i podjęto działania w celu ewakuacji osoby poszkodowanej. 23 maja na boisku przedszkolnym przy ulicy Świętego Ducha 86 zorganizowano festyn rodzinny. Przedszkole nr 14 Muzyczna Kraina już po raz 10 zorganizowało festyn rodzinny. Trampoliny, dmuchańce, stoiska z malowaniem twarzy, a dla tych, co zgłodnieli, pyszna kiełbasa z grilla, która jak wiadomo najlepiej smakuje na świeżym powietrzu, oraz domowe wypieki, to nie wszystkie atrakcje czekające na uczestników festynu. Organizatorzy przygotowali różnego rodzaju konkursy, zarówno wiedzowe, jak i sprawnościowe, a oprawę artystyczną zadbały przedszkolaki.
10. festyn rodzinny to tradycja naszego przedszkola i w tym roku to tradycja pod kątem zwinności, ponieważ rok jest pod hasłem w ogóle w szkolnictwie jako szkoła w ruchu, tak i my dzisiejszy festyn przygotowaliśmy pod kątem zwinności. Główną bohaterką naszego dzisiejszego festynu jest myszka, oczywiście we współpracy z kotką i kotem. I to ta zwinność ma dzieciom towarzyszyć taka jak myszkce. Rodzice, którzy współorganizują ten festyn, przygotowali wiele atrakcji dla dzieci. Właśnie skakalnie zamówione są tutaj trampoliny, zjeżdżalnie i tutaj dzieci świetnie się bawią. Natomiast my jako przedszkole zapewniliśmy dzieciom wspaniałą zabawę na stanowiskach zręcznościowo atrakcyjnych po to, żeby zdobywały punkty i oczywiście na koniec dyplom uznania za dzisiejsze zmagania i nagroda. 10. edycja imprezy przebiegała pod hasłem Bądź zwinny jak myszka. Tak, zabawa przede wszystkim, ale to zabawa z najbliższymi, właśnie z rodzicami, ale najważniejsze to to, że bawimy się ze wszystkich czterech naszych siedzib przedszkola razem, wspólnie, cała rada pedagogiczna, wszyscy pracownicy, wszystkie dzieci z czterech siedzib. Słoneczna aura wyjątkowo sprzyjała muzycznej krainie, dlatego uczestnicy festynu skupiali się wyłącznie na dobrej zabawie. 28 maja w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona Europejskiemu Festiwalowi Lekkoatletycznemu. W konferencji prasowej uczestniczyli Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza oraz Wiesława Pawłowska, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Prezes Krzysztof Wolsztyński zapewnił, że w najbliższą niedzielę po godzinie 17 na stadionie imienia Inowrocławskich Olimpijczyków sportowych emocji nie zabraknie. Można powiedzieć, że pierwszy raz w historii Inowrocławia po budowaniu pięknego stadionu odbędzie się przedmeeting 14. Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego, który organizowany jest od 14 lat, jak tutaj w nazwie Bydgoszczy. Po prostu tego festiwalu lekkoatletycznego wystartuje, można powiedzieć, wiele znanych postaci lekkoatletycznych. W obsadzie międzynarodowej w dwóch konkurencjach wystartują dyskobolki i drugie konkurencje to będzie trójskok. W trójskoku startuje m.in. Karol Hoffman, mistrz Polski wielokrotny, piąty zawodnik mistrzostw świata w Sopocie, gdzie miał bardzo wymagających konkurentów, którzy skaczą już powyżej 17 metrów. Natomiast w rzucie dyskiem startuje m.in. medalistka mistrzostw Europy w 2010 w Barcelonie. Po czterech latach bronimy tytułu, więc w tym roku będziemy w Zurichu. I bardzo dobre dyskobolki, które będą mogli wszyscy je obejrzeć. Obecnie oprócz tych dwóch konkurencji w ramach meetingu będzie sześć konkurencji biegowych, gdzie reprezentacja Polski wystartuje na 400 metrów, 1500 metrów i na 200 metrów. A w czasie konferencji prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza podziękował prezesowi Krzysztofowi Wolsztyńskiemu za wzorową współpracę z miastem. Dzięki temu na naszym stadionie są i będą organizowane zawody lekkoatletyczne najwyższej rangi. Przedszkole niepubliczne Miś zorganizowało w Teatrze Miejskim coroczny koncert z okazji Dnia Matki. Po polsku i po angielsku, tanecznie i muzycznie, nieco teatralnie, a wszystko z myślą o swoich mamach z okazji ich święta. Na deskach Teatru Miejskiego przedszkolaki z inowrocławskiego Misia zaprezentowały widowisko zatytułowane Co nam w duszy gra. Coroczny koncert z okazji Dnia Matki odbył się przy komplecie widowni. Zgromadzona publiczność przez blisko dwie godziny podziwiała występy gwiazd estrady w nieco odmłodzonej wersji. Gdyż w tym roku Milusińskim w duszach zagrała muzyka z czasów młodości ich rodziców. W tym roku widowisko Co nam w duszy gra. Dzieci zatańczą i zaśpiewają przyboje artystów, którzy swoje największe sukcesy osiągali w latach 60., 70. i 80. Na scenie pojawią się Helena Majdaniec, Bonnie M., Demis Roussos, Zbigniew Wodecki, Maryla Rodowicz, Kasia Sobczyk, ABBA i król popu Michael Jackson. Dzieci blisko 3 miesiące pracowały, by móc na deskach teatru zaprezentować przed mamami swój talent. Gotowania zawsze rozpoczynamy już od miesiąca marca. Wtedy zaczynamy ustawiać choreografię. Nauczycielki w poszczególnych grupach wiekowych, bo one przygotowują to przede wszystkim widowisko, ustalają repertuar, do jakiego dzieci będą się przygotowywały. Dzieci robią to bardzo chętnie, strasznie to przeżywają. Sprawia im tą wielką radość i przyjemność.
Szkole Podstawowej nr 9 odbył się piknik ekologiczny. W programie oprócz zawodów sportowo-wiedzowych i występów artystycznych znalazły się również zadania kulinarne. Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 9 zorganizowała ekologiczną akcję. Tym razem był to piknik. Niestety ze względu na kapryśną pogodę impreza odbyła się w budynku szkoły, a tam nie brakowało występów artystycznych dotyczących zdrowej żywności i zachęcających dzieci do jedzenia owoców i warzyw. Uczniowie dzięki eksperymentom mogli się też dowiedzieć, że kiedy z kranu wpłynie miękka woda, to powinniśmy zużywać o 60% środków myjących mniej niż w przypadku twardej wody. Warto wspomnieć, że nasza dziewiątka przystąpiła do programu Szkoła dla Ekorozwoju. Dzisiaj mamy piknik ekologiczny. Głównym celem tej imprezy jest wykonanie kolejnych zadań, które uprawnią nas do zdobycia ekocertyfikatu Szkoły dla Ekorozwoju Zielonej Flagi. Nasza szkoła wybrała sobie dwa tematy główne: zdrowa żywność w szkole i woda. Nad Notecią już byliśmy, często tam ostatnio zaglądamy, dzisiaj zdrowa żywność głównie. W przygotowanie pikniku ekologicznego włączyła się cała społeczność szkoły. Tak, od miesiąca już się przygotowujemy do tej imprezy. Są i konkursy dla rodziców, i konkursy dla najmłodszych, i dla starszych również. Każdy właściwie może się wykazać jakimś swoim talentem. Oprócz występów uwagę przyciągały też różne stoiska z owocami, warzywami czy zdrowym pieczywem. Dziś to już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia. Trzydziestego 1 maja o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Inowrocławiu wystąpi z koncertem Ave Maria chór Świętej Cecylii, działający przy parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Bydgoszczy. 1 czerwca na Stadionie Miejskim odbędzie się europejski meeting lekkoatletyczny. W naszym mieście będzie można zobaczyć takie konkurencje jak trójskok mężczyzn, dysk kobiet, 400 metrów przez płotki mężczyzn, 400, 1500, 3000 metrów kobiet i mężczyzn. Początek zdarzenia o godzinie 17. Od 5 do 8 czerwca inowrocławianie obchodzić będą święto swojego miasta. Imprezy muzyczne, sportowe, konkursy, wystawy i jarmark kujawski. Atrakcje dla najmłodszych i tych nieco starszych. Tak w skrócie można opisać dni Inowrocławia. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie impreza plenerowa na placu imprez przy ulicy Wierzbińskiego 9. 7 czerwca na scenie pojawią się Poparzeni Kawą 3, Dawid Podsiadło i grupa Hej. Początek o godzinie 16. Szczegółowy program dostępny jest na www.inowroclaw.pl.